Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejny odcinek unboxing. Tym razem będą to znowu agamy brodate. Tylko to będą agamy brodate dla mnie, do mojej własnej hodowli. Kupiłam je nie ze względu na ich kolory, bo tak naprawdę nie o to chodzi, tylko ze względu na geny, które posiadają. Są to geny ukryte, czyli heterozygot. Teraz nastawiam się na odmiany, które w Polsce występują dość rzadko, czyli wiadomo zero. Jest jeszcze taka odmiana Widlitz, nie jestem pewna do końca, jak to przeczytać. Jest to odmiana, która charakteryzuje się chociażby faktem, że agama nie ma żadnych wzorów na ciele, jest całkowicie bez wzoru. Jej kolory są delikatne, bo zwykle bardzo pastelowe, w odcieniach jakiegoś tam brzoskwini delikatnego żółtego. I właśnie takie agamy kupiłam. Facet, który mi je wysyła, to już kolejna jaszczurka od niego zresztą, ma hodowlę w Holandii, jest połączony z hodowlą w Holandii. I właśnie stąd te agamki sprowadza, ma niesamowity sposób pakowania, to już kolejna agama, którego odkupuję. Mianowicie styropian, jak wszędzie, bardzo dobrze, wszystko ładnie jest zabezpieczone, ale w środku jest sterta różnych gąbek. Nie mówię, że to jest złe, to jest po prostu inne, ciekawe, z tym się wcześniej nigdzie nie spotykałam. Jak najbardziej, gąbki są świetne do wszystkich wstrząsów i innych uderzeń, no bo jakby nie patrzeć, jest to gąbka. I agamki wysyła oczywiście z wkładem grzewczym, który cały czas jest bardzo cieplutki. W tym momencie stawiałabym, że ma cały czas koło 35-40 stopni luzem. No i agamki same wysyła w woreczkach, nie wysyła ich w pojemnikach, co również jest dobrym sposobem, ponieważ jeżeli agama jest w worku, to wtedy nie ma możliwości, że tak powiem, obijania się o ten pojemnik. Czyli jeżeli jest w pojemniczku, wiadomo, że jakąś tam przestrzeń dookoła agamy jest i w razie jakichś tam wstrząsów agama podskakuje. W woreczku jest całkowicie bezpieczna. Hej, maleństwo! To jest jedna agamka. Druga agamka. Trzeci pięknioch. Tak, to wszystko, tak tylko sprawdzam dla pewności. No, są śliczne. Tak, teraz będzie dobrze widać. To jest odmiana Het Hypo, Het Trans i Het Widlitz. Jakkolwiek, te dwie. One są z hodowli jednego gościa, ale są z innych rodziców całkowicie. Klute były w podobnym momencie, bardzo fajnie rosną razem. A to jest taki bonusik, który dostałam od gościa. Zaraz muszę się dopytać dokładnie, czym ona jest. Ma mały ubytek ogonka. Zobaczymy, co w ogóle jest z nią, że tak powiem. Co to w ogóle jest za gama? Nie spodziewałam się tego. Miały być dwie, są trzy. I tak jak mówiłam, te dwie agamki w przyszłości, czyli jak dorosną już do odpowiedniej wielkości, jak będą już dużymi agamami, będą agamkami u mnie rozrodowymi, tak? Czyli to jest parka, która będzie się rozmnażała, z niej będą na pewno piękne maluszki. Czekałam na nie na wdechu dzisiaj, bardzo się cieszę, że przyjechały całe i zdrowe, są naprawdę śliczne. Obie są przed wylinką, więc te kolory są naprawdę bardzo mało widoczne, ale wyglądają naprawdę pięknie. Już zaraz przełożę je do terrarium, w którym będą mieszkały, niedługo, ponieważ mają już gotowe duże, dużo większe terrarium. W 80 będą siedziały prawdopodobnie najbliższy tydzień czasu, więc tylko po to, żeby się lekko, że tak powiem, przyzwyczaić do mnie i do miejsca. Jakieś imiona jeszcze muszę im wymyślić. Okej, z agamkami lecę o terrarium. Tak jak mówiłam, 80-40-40 na najbliższy tydzień im wystarczy. W środku, jak wiadomo, grzewcza UVB, wszystko jest. Mam strasznie brudny ekran. O mój Boże, nawet nie wiedziałam o tym wcześniej. Maluchy siedzą sobie w terrarium. I teraz generalnie kilka słów o tym, o tych kolorach ich. To jest tak, agamy generalnie mają kolory, które są widoczne, czyli mogą być w odmianach żółtych, pomarańczowych, czerwonych, białych, klasycznych, tych odmian kolorystycznych jest sporo. Są też odmiany, na przykład takie coś jak translucentność. Translucent to jest agama, która posiada dość cienką skórę, bardzo ciemne oczka. Jest odmiana hypo, która hypomelanistyczna, która jest odmianą właśnie w drugą stronę. Agamka ma bardzo, bardzo mało białego barwnika, czyli pazurki są białe, nie ma ciemnych plamek na ciele. To są takie mniej więcej rzeczy, które w tym momencie mnie interesują. Są też takie odmiany właśnie jak zero, czyli tak jak tutaj jest
Milki. Milki nie dość, że jest odmianą zero, do tego jest odmianą hypo, dlatego jest taki bardzo, bardzo bielutki. Za to moja piękna Blanka. Ona również jest odmianą zero, ale jest odmianą translucentną, tam piękna kubka jeszcze sobie leży. Dlatego właśnie, mimo że jest biała, to jest taka ciemniejsza, szara. To są takie dodatki do tych kolorów i właśnie tak też wyglądają te moje. Samczyk jest w środku, samiczka jest z lewej strony. One mają ukryte te geny, czyli tak naprawdę w tym momencie nie widać, że były ani specjalnie białe, ani specjalnie ciemne, ani nie wiadomo co. Ważne jest to, że ich potomstwo, jak one się połączą, część z ich potomstwa będzie przejmowała ten gen niewidoczny, a część z nich właśnie będzie miała białe pazurki, albo czarne oczka, albo jedno i drugie, plus właśnie będzie tą odmianą Widblitz, jakkolwiek to się czyta. I tak to będą wyglądały. Ja za chwileczkę podrzucę zdjęcie, które się pojawi na ekranie właśnie teraz. To jest przykład Agamki właśnie o tej odmianie. Jak widać, jest całkowicie i zupełnie inna od tych maluszków, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jak mówię, one mają ten gen ukryty i to dopiero się pojawi przy ich potomstwie. Tak więc co? Do zobaczenia, moje piękne piękności. Jutro prawdopodobnie za kilka dni dostaniecie nowe imię, nowe terrarium i tyle. Dzięki bardzo, do zobaczenia, pa, pa.